Jest dzisiaj z nami Xiaomi 11 Lite 5G New Edition. Uf, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak tego telefonu używało mi się przez ostatnie dwa tygodnie, zapraszam do oglądania. Tekścik już wisi na stronie ideatechnologie.com. Zapraszam do czytania. Telefon kosztuje 2100 bez złotówki, oczywiście za wersję 8128 i 1900 bez złotówki za wersję 6128. Jeżeli ktoś ma wrażenie, że ten telefon już był, to w zasadzie się nie myli, dlatego że to jest mniej więcej 1 do 1 Mi 11 Lite 5G i w zasadzie ten test powinien się nazywać Xiaomi 11 Lite 5G New Edition versus Mi 11 Lite 5G. Znajdź różnicę, bo tych różnic między tymi dwoma telefonami jest naprawdę niewiele, chociaż są znaczące. Pierwsza podstawowa, oprócz tej nazwy, bo Xiaomi zrezygnowało z przedrostka Mi i teraz wszystkie telefony Xiaomi to po prostu Xiaomi, a nie Mi. No więc ta najważniejsza różnica to jest procesor. Tam był Snap 780, tutaj mamy Snapa 778, czyli tam było mocniej i tam było mniej więcej tyle od flagowców. Tutaj jest bardzo przyzwoicie i to jest mocna średnia półka, ale o flagowej specyfikacji, o flagowym działaniu tutaj już mówić nie możemy. No i to tak w skrócie wygląda. Zaraz będę mówił o całej reszcie, a szybciutko przelecimy sobie pudełko, że tak brzydko powiem. Tutaj jest etui, którego jak widzicie ja nie używałem, no bo zobaczcie, ten kolor, chować go w silikon to wstyd i ja bym tego nie robił. No i tutaj jest ładowarka 30-watowa albo 33-watowa. Tu, tutaj napiszę, bo nie pamiętam. I kabelek USB. Telefon ładuje się szybciutko. No i to jest pudełko. A teraz przechodzimy do samego telefonu. Zaczynamy od budowy, od wykonania. Tutaj różnic pomiędzy tamtym modelem a tym modelem nie ma w zasadzie żadnych. To jest różnica 1 grama w wadze. W związku z czym telefon jest płaski, jest leciutki, 159 gramów. Doskonale trzyma się w ręce i kto go nie brał do ręki, bo oczywiście ten kolor przyciąga i ludzie mówili, jaki fajny, daj pokaż. No to mówili, ale super. No i tak jest naprawdę, tak? Telefony dzisiaj są coraz większe, coraz cięższe, a ten jest płaski, lekki, bardzo fajny, rzekłbym kobiecy, gdyby nie to, że mi się też bardzo podoba. Tak samo jak ten kolor, który jest rewelacyjny. W ogóle podoba mi się, że Xiaomi nie boi się eksperymentować z kolorami. W tamtej wersji telefonu był świetny żółty. Tutaj jest taki pink, jakiś tam, jak on się tam nazywa. No i jest bardzo ładny, nie zbiera odcisków palców. Czyli jest taki zmatowiony, tył to jest szkło, tutaj z boku mamy plastik. No i wyspa z aparatami troszeczkę odstaje, ale też bez przesady. No jak ktoś się uprze, to wpakuje sobie to wszystko w etui. Slot hybrydowy, czyli albo dwie simki, albo jedna simka i karta pamięci. Oczywiście obsługuje 5G, USB-C i głośnik, ale nie jeden, tylko dwa. Tutaj mamy stereo. Jeden jest tutaj, drugi jest tutaj. Już pokazuję, jak one brzmią, bo brzmią, no powiedzmy, że nie są mistrzami świata, ale o, jest, zobaczmy, trzyma. Nie. No to jest trzymanie zakładek w pamięci, o tym będę mówił za chwileczkę. No dobrze, to już sobie znajdujemy jeszcze raz. No więc fajnie, że jest stereo. Ono jest oczywiście nie jakieś mistrzowskie, ale fajnie, że w telefonie za te 2000 albo niecałe 2000 jest stereo i spokojnie można sobie coś tutaj więcej osób pooglądać, posłuchać bardzo przyjemnie. Na słuchawkach oczywiście musimy mieć przejściówkę albo słuchawki Bluetooth i na słuchawkach telefon też gra bardzo dobrze. Cały equalizer też działa na słuchawkach Bluetooth. Tutaj mamy czytnik linii papilarnych i on jest, zobaczcie, szybciutki. Wystarczy musnąć. No i oczywiście działa tak samo rozpoznawanie twarzy. O,
Jak widzicie, też totalnie bezproblemowo, więc tutaj wszystko jest ok. Tutaj mamy przycisk do regulacji głośności. Na górze mamy oczywiście diodę pilot na podczerwień, czyli jak chcemy, to sobie zamienimy to w pilota do telewizora, jakichś domowych urządzeń. Jest aplikacja Mi Pilot oczywiście. I tutaj nie mamy nic. Urządzenie niestety nie jest wodoodporne, spełnia tylko normę IP53, czyli jest odporne na pył i na zachlapania. Przód, czyli wyświetlacz, dokładnie tak samo jak tam, czyli AMOLEDzik, przekąt na 6,55 cala, Dolby Vision, HDR10+, 90 Hz odświeżanie, więc szybciutko, jasność 50, a w maksymalnie 800 nitów, czyli też nie ma żadnego problemu z widocznością na słońcu, rozdzielczość Full HD+, 402 ppi, proporcje 20:9. No i nie będę się powtarzał, jest świetnie, jest kilka możliwości ustawień. Super, że w tym przedziale cenowym mamy tak fajne wyświetlacze. Natomiast jest jedna rzecz dokładnie tak samo jak tam, która mnie wkurza troszkę, to znaczy to, że o, ten Always On Display. Chwila napięcia. Pojawia się i znika. I nie ma opcji takiej, żeby Always On Display był wyświetlany cały czas, tylko po podniesieniu telefonu, po poruszeniu on się wyświetla. Wyświetlają się powiadomienia ze wszystkich aplikacji, także tutaj nie ma przynajmniej problemu, ale chciałbym, żeby było Always On Display pełnoprawne, a nie jakieś Sometimes On Display. Specka, czyli jak to działa? No więc tak jak już mówiłem, tutaj mamy Snapa 778 5G z układem graficznym Adreno 642L. Wersje pamięciowe to jest 6 i 8 128. Ten telefon w Antutu Benchmark osiąga o 470 tysięcy punktów. Wersja Mi 11 Lite 5G na Snapie 780, ta, o której cały czas mówię i z którym porównuję ten telefon, ona miała w Antutu Benchmark 526 tysięcy punktów. No różnica niby nie jest tam jakaś wielka, ale naprawdę w codziennym używaniu było ją czuć. Ten telefon działa dobrze. Tutaj przewijanie jest 90 Hz, odświeżanie ekranu, w związku z czym naprawdę wszystko dzieje się szybko, ale jakbym miał powiedzieć, no to jednak tam było szybciej. Tam, tak jak już mówiłem, to był taki, o, tyle do flagowców, a tutaj od czasu do czasu może nawet się nam coś przytnie. To wszystko troszeczkę dłużej trwa. No, także nie jest źle, nie będziemy narzekać, ale moim zdaniem tam było ciutkę lepiej. Z grami nie ma problemów. Co najważniejsze, ten telefon się nie przegrzewa, czyli to też jest bardzo ważne, bo niektóre snapy ostatnio, zwłaszcza te flagowe, mają problemy. Tutaj nic takiego się nie dzieje. No i tak, z nawigacją, ponieważ snap rewelacja, też żadnych problemów. Jest NFC, w związku z czym płacimy zbliżeniowo, mam tutaj wszystkie swoje banki, karty i tak dalej, płacę bez żadnego problemu, chociaż ostatnio, o, częściej jednak zegarek idzie w użycie, a nie telefon. Natomiast jest niestety tutaj jedna przypadłość, która dopada od czasu do czasu telefony Xiaomi i to też jest tak, że nie całą partię. Znaczy ja na przykład mam ten telefon i mnie to wkurza i ja mam tą wadę. Ktoś inny może mieć dokładnie ten sam telefon i nie mieć tej wady. O czym mówię? Mówię oczywiście o czujniku zbliżeniowym i o rozmowach telefonicznych. Ten czujnik zbliżeniowy akurat w moim egzemplarzu nie wygasza ekranu, w związku z czym jak sobie wejdziemy w galerię, to na przykład ja mam tutaj całkiem sporo zrzutów ekranu, które zrobiłem nie wiadomo czemu i nie wiadomo po co. Twarzą oczywiście. O! Bo telefon nie był wygaszony, albo na przykład rozmawiałem i nagle słyszę, jak mój rozmówca mówi halo, halo, dlatego że też coś twarzą wcisnąłem, wyciszyłem rozmowę niechcący. Jest oczywiście na to jakieś rozwiązanie, to znaczy po nawiązaniu rozmowy trzeba ręcznie zablokować ekran, no ale umówmy się, nie płacimy 2000 zł po to, żeby później bawić się w jakieś blokowanie ręczne ekranu. Xiaomi o problemie wie, już zmieniło dostawcę czujników zbliżeniowych, no ale pytanie, czy w tych, które są w tym momencie, coś będzie w stanie poprawić aktualizacją, czy nie, nie wiem. No ale to jest jedyna rzecz, która mnie w tym telefonie wkurza, jeżeli chodzi o działanie. Poza tym nie mam żadnych uwag. Oprogramowanie Android 11, MIUI Global 12.5, aktualizacje zabezpieczeń z września i to, co najważniejsze, żadnych błędów nie stwierdziłem.
wszystko działa tak, jak działać powinno, a wiecie, że w telefonach Xiaomi z tym bywa różnie, ale żeby nie było idealnie, to niestety nie ma w tym telefonie jednej rzeczy, która była w tamtej wersji telefonu, to znaczy nie ma super tapet. Nie wiem dlaczego, ale kojarzycie te tapety, tam Ziemia, Mars, Księżyc, coś jeszcze, one fajnie się ruszają, fajnie zmieniają kolor w zależności od pory dnia. Tutaj ich nigdzie nie ma. Mam nadzieję, że Xiaomi je jakoś doda aktualizacją, bo chyba bym chciał, ja je bardzo lubię. No i nie rozumiem, dlaczego w tamtym telefonie są, a w tym telefonie, w tej wersji telefonu ich nie ma. Jedziemy dalej. Zdjęcia, filmy. Zestaw kamer to obiektyw główny 64 megapiksele, światło 1.8, bez optycznej stabilizacji obrazu, szeroki kąt 8 megapikseli, makro 5 megapikseli, więc nie 2 i w dodatku z autofokusem, i to jest duży plus tego telefonu, jeżeli komuś zależy na tego typu zdjęciach. No i selfie 20 megapikseli, czyli tutaj w zasadzie żadnych zmian w porównaniu z tamtym telefonem nie ma. Jakość zdjęć jest, powiedzmy, odpowiadająca cenie urządzenia, czyli w okolicach 2000 zł. Co to znaczy? To znaczy, że jak mamy dużo światła, to zdjęcia są naprawdę fajne. Natomiast jak gdzieś mamy ciemne pomieszczenie albo jak robi się ciemno na dworze, szaro, a jeszcze nie włączy się tryb nocny, no to wtedy te zdjęcia mogą być miękkie, może być troszeczkę mało szczegółów i detali. To taka jest właśnie półka w okolicach 2000 zł. Natomiast już pokazuję same zdjęcia, chociaż aplikację jeszcze pokażę, no ale tutaj nie ma nic, co by było innego niż w innych telefonach. Jest profesjonalny, jest wideo, są zdjęcia, jest typ HDR, jest sztuczna inteligencja, którą ja mam włączoną, jest typ portretowy. Tak samo ze sztuczną inteligencją jest możliwością rozmycia tła już po zrobieniu zdjęcia, znaczy zwiększenia albo zmniejszenia tego rozmycia tła. No a tutaj mamy tryb nocny, 64 megapiksele, krótkie wideo. I oczywiście są te wszystkie efekty filmowe, podwójne wideo czy klonowanie postaci, dostępne i do filmów, i do wideo. To tak to wszystko wygląda, a jakość zdjęć, tak jak już mówiłem, światło jest, zdjęcia są ładne, światła jest troszeczkę mniej, zdjęcia są troszeczkę gorsze, ale generalnie jest w porządku. Przynajmniej mi się podoba. W trybie portretowym jest naprawdę fajne rozmycie tła. Szczegółowość jest w porządku. Szeroki kąt i zwykłe zdjęcia już szukam. O, to jest szeroki kąt, to jest zwykłe zdjęcia. I widzicie tutaj ta różnica w kolorach. W zasadzie jej nie ma, tak? Czyli dosyć podobna jest kolorystyka i o to chodzi, żeby nie było tak, że jedne są jasne, drugie są ciemne, tak jak to się trafia. Czasami tryb nocny, proszę bardzo, jest ok. Chociaż tutaj, no, powiedzmy, że mogło być lepiej, widać, że tej stabilizacji obrazu nie ma, ale no, jesteśmy w stanie strzelić naprawdę fajną fotkę. Chociaż to oczywiście też zależy od modelu. To ładnie wszystko wygląda. Filmy nagramy w 4K 30 fps. Z tyłu, z przodu jest tylko Full HD. I tutaj elektroniczna stabilizacja obrazu działa naprawdę fajnie. Natomiast głos mógłby być zbierany moim zdaniem troszeczkę lepiej. No ale to już sami sobie zresztą oglądajcie i oceniajcie.
1, 2, 3. To jest Full HD, 30 klatek na sekundę. Możemy też nagrać film w 4K, przynajmniej tą tylną kamerą przednią. Nie pamiętam, zaraz sprawdzę. No, a jesteśmy w Wiedniu. Czemużby nie? Możemy też się zoomować podczas nagrywania. Sześciokrotne przybliżenie. Jakość taka sobie. No i możemy też przeskoczyć płynnie na szeroki kąt. A to ja, dzień dobry, Full HD, 4K nie ma z przodu. No i nie ma co dużo i gadać. Znikam. Co nam jeszcze zostało? Bateria. 4250 mAh. Mi to starczało na 1,5 do 2 dni. Więcej absolutnie nie. Ładowarka moc 33 W. To jest jakieś 45 minut do pełna. Ładowania indukcyjnego nie ma. Czyli generalnie jest w porządku. Czyli w sumie, co ja sobie sądzę o tym telefonie? No więc różnice między tą wersją a tą starszą wersją są, nie są wielkie, ale moim zdaniem na korzyść tamtej wersji, więc jeżeli gdzieś jeszcze w sklepie dostaniecie Mi 11 Lite 5G, no to ja bym kupił tamten telefon, natomiast jak tamten telefon się skończy, no to kupno tego też będzie ok. Jedyna rzecz, która mnie w tym telefonie tak naprawdę wkurza, to ten czujnik zbliżeniowy akurat w moim egzemplarzu, więc na to trzeba uważać. Poza tym naprawdę bardzo fajny, bardzo ładny, nieźle wyceniony smartfon. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!